Dużo rozmawialiśmy o Igrzyskach Olimpijskich, mniej o polityce, ale w tym programie będziemy sporo rozmawiać o polityce. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, wiceminister edukacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dobry wieczór. Dlaczego ja mówię dobry wieczór? Właśnie, ja mówię dobry wieczór, bo po prostu fakty po faktach. Nie. Fakty po faktach. Ja mam tak zakodowane, że fakty po faktach. To jeszcze. Powtórka chyba jest wieczorem. Będzie jak znalazł. Także dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie pośle. Piotr Zgorzelski. Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Dobry wieczór. Kibicować, jestem pewien, będzie także Oliwier, znany fan sportu, chociaż jest troszeczkę dalej, bo nad morzem. Panie Oliwierze, trzyma pan kciuki? Ale to jest jeden z najbardziej popularnych czas. Tutaj mamy w Władysławowie, powiedzmy, liczniki. Zagadam. To jest 200 tysięcy rowerzystów rocznie. Wiesz, jak najlepiej pojechać trasą, którą na rower. Tak, jadąc to wszystko widać. Kochani, witamy. Projekt Plaża Gdańsk Stogi. Niedźwiedź otworzył drzwi hotelu i wszedł do środka w poszukiwaniu jedzenia. Hałas obudził pracownika recepcji, który spał tuż obok zwierzęcia. Mężczyzna zachował spokój i powoli wycofał się z pomieszczenia. Nawet udało mu się zabrać z biurka telefon komórkowy. W przypadku spotkania z niedźwiedziem eksperci radzą nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie hałasować. Należy powoli wycofać się w bezpieczne miejsce. No, szczerze mówiąc, to podziwiam pana. Więcej na ten temat specjalny serwis poświęcony igrzyskom oczywiście na interia.pl. A my zmieniamy temat, bo po raz pierwszy w historii igrzysk rozdano medale w breakdance. Bardzo ci dziękujemy, a reguły gry są takie, że w tym momencie łączymy się z Tomkiem Zublewiczem, który także kocha adrenalinę i zaraz wam to udowodni. Rozłączyli się. Fanki z całego świata odetchnęły z ulgą. Shawn Mendes pochwalił się nowym teledyskiem. Kawałek YYY to zapowiedź nowej płyty Muzyka. Chłopak z gitarą dojrzał do zmiany stylu. Trzy przymiotniki, jeżeli pan pozwoli, panie Jarku. Mój drogi imienniku, użyję. Najstarsze, największe i najnowocześniejsze planetarium w Polsce. Aha. Ono przeszło całkiem niedawno potężną przebudowę. No i właściwie jesteśmy w miejscu, w którym wcześniej były drzewa. Radioteleskop, obserwatorium astronomiczne. To? Te wszystkie, to jest winda. Winda. To jest...